Urządzenia multimedialne mają wiele dobrych zastosowań, ale nieodpowiednie ich użycie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Już po raz 11 szkoła podstawowa nr 4 imienia Władysława Szafera włączyła się w kampanię Przemocy Stop, Nie zamykaj oczu, której tegorocznym przewodnim hasłem była właśnie cyberprzemoc. Jest to zjawisko, o którym się coraz więcej mówi. I coraz więcej dzieci pada ofiarami cyberprzemocy. Dzieje się tak, ponieważ jest to dla dziecka wstydliwe i bardzo często takie zachowania są nieujawniane. Dlatego tak ważne jest uświadomienie rodziców i nauczycieli o obecności cyberprzemocy i edukacja dzieci i jak bezpiecznie poruszać się po internecie. W szkole mamy pewne procedury, które już tą przemoc elektroniczną w jakiś sposób niwelują czy pozwalają kontrolować, chociażby właśnie regulamin związany z korzystaniem z telefonów komórkowych na terenie szkoły. I to są takie kroki, które już podejmujemy w kierunku tego, żeby ta przemoc elektroniczna nie rozwijała się w tak zastraszającym tempie i żeby dzieci nasze nie były ofiarami tej przemocy. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele, nie da się jej zauważyć gołym okiem. To nie tylko obrażanie, gnębienie, poniżanie kogoś za pośrednictwem elektronicznych komunikatorów. To, co można robić w internecie i za pomocą telefonu komórkowego, robić zdjęcia, ośmieszające filmy, upowszechniać je w internecie, podszywać się pod inną osobę, kraść jej tożsamość i ośmieszać ją w ten sposób i cały szereg innych możliwości. Pozorna anonimowość w internecie sprawia, że dzieciom wydaje się, że mogą pozwolić sobie na znacznie więcej niż normalnie, a ich zachowanie pozostanie bezkarne. Internet daje dzieciom możliwość zachowywania się w sposób bardziej dorosły niż mogą się zachowywać w świecie realnym, gdzie są pewne granice, które ograniczają. W internecie tracą te granice i także stwierdzamy to niestety ostatnio, także wśród dzieci z najmłodszych klas podstawówki pojawia się już zjawisko cyberprzemocy. Te dzieciaki robią sobie krzywdę, korzystając z technologii najnowocześniejszych. Granica oddzielająca przemoc od żartu jest bardzo cienka. Ciężko jest czasami jednoznacznie powiedzieć, kiedy dane zachowanie jest rodzajem przemocy, a kiedy tylko żartem. Podstawowym kryterium są odczucia ofiary, prawda? To ofiara odbiera to jako przemoc. Często sprawcy odbierają to jako żart, prawda? I nawet bardzo poważne formy cyberprzemocy w intencji sprawców są żartem i oni są często zaskoczeni, że to zostało potraktowane jako przemoc, prawda? Najważniejsza jest perspektywa ofiary. Jeżeli ofiara odbiera to jako przemoc, jeżeli to jest traumatyczne dla niej, jeżeli ją to krzywdzi, to jest to przemoc. Dla rodziców takie spotkanie było bardzo pomocne w zrozumieniu problemu. Na pewno naświetliło, przynajmniej dla mnie, to, co być może, chociaż nie chciałbym, żeby coś takiego zaistniało w moim życiu i w życiu mojego syna, który uczęszcza do tej szkoły, jest dopiero w drugiej klasie, ale jeszcze przed nim wiele lat nauki i na pewno to uświadomiło nam naprawdę, jaki internet na dzisiejsze czasy może być groźny. Jestem zaskoczona w ogóle, bo moja córka ma 7 lat i jeszcze z takim problemem się nie zetknęłam, natomiast mam również dorosłą córkę, ale nie wiedziałam, że w ogóle istnieje taki problem. Więc rzeczywiście będę się temu przyglądać i na pewno wykorzystam wiedzę. Najważniejsze w przeciwdziałaniu cyberprzemocy jest uświadomienie, że anonimowość jest złudna. Istnieje możliwość ustalenia, z jakiego komputera lub telefonu wysyłane są krzywdzące maile czy SMS-y.